Komisji, czyli Komisji Edukacji. Pierwszy projekt uchwały dotyczący korekty zadań powierzonych. Prosimy o przedstawienie. Proszę bardzo. Merytoryczna do uchwały, paragraf 1. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą wykonania budynku terenu przy szkole 67, ulica Praska 52, 20 tysięcy złotych na wykonanie ogrodzenia terenu, wydłużenie terenu, rekultywacja, otwarcie wielkiej podwójnej obiektu istniejącej przy podróżni przy szkole 67, ulica Praska 52, 20 tysięcy złotych. Paragraf 2. Przenosi się kwotę 35 tysięcy zadania powierzonego pod nazwą wykonania izolacji terenu i oparcia przy szkole 67 ulica Obrońców Polskich na 14 na zadanie powierzone pod nazwą wykonania ogrodzenia terenu, rekultywacja, utwardzenie, wyposażenie i ozdobienia istniejącej przy budówki przy szkole 67 ulica Obrońców Polskich. Paragraf 3. Przenosi się kwotę 999 zł z zadania powierzonego pod nazwą cyklonowanie i malowanie parkietu przy szkole 2 na zadanie powierzone pod nazwą zakup dla kierów i impregnatów do renowacji sprzętu i zabawek ogrodowych przy szkole 2. Zmienia się paragraf 4. Zmienia się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą zmiana parkietu przy szkole 5 2000 zł na remont podłóg w salach przy szkole 5 2000 zł. Paragraf 5. Zmienia się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą przełożenie parkietu każdego celu podłoża parter przy szkole 71 38 tysięcy złotych na wymiana nawierzchni wraz z remontem podłoża parter, szatnia, prace zewnętrzne polegające na wymianie nawierzchni chodników zewnętrznych z podjazdem ze studzienkami odpływowymi, schody wejściowe do budynku, wymiana bramy wejściowej przy szkole 71 38 tysięcy złotych. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania 8 za, 0 wstrzymujących się. Opinia zarządu pozytywna, 3 za, jednogłośnie. Dokonuje się korekty listy zadań powierzonych na rok 2013 na wniosek dyrektora przedszkola 67 dnia 25 kwietnia 2013 i 8 maja 2013 dyrektora przedszkola 2 z dnia 24 kwietnia 2013 przedszkola 5 dnia 7 maja 2013 i przedszkola 71 z dnia 8 maja 2013. I teraz dziękuję panu przewodniczący. Do... Otwieram dyskusję. Czy ktoś właśnie ja się chciałby... zgłaszam, ponieważ chciałam wnieść poprawkę do projektu uchwały w związku z okolicznościami, które ostatnio zaistniał. Mianowicie poprawka do projektu uchwały na brzmieniu 8 propozycji Komisji Edukacji z dnia 8 maja 2013 w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gmin, a już podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Paragraf 6 otrzymuje następujące brzmienie. Zmienia się zakres rzeczowy zadania powierzonego pod nazwą wymiana składarki okiennej gminy 22 15 tysięcy złotych na wymiana składarki drzwiowej na pierwszym piętrze gminy 22 15 tysięcy złotych. Dotychczasowy paragraf 6 otrzymuje numer 7. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja może wyjaśnię pokrótce, ponieważ sprawa wpłynęła praktycznie wczoraj, która miała Panią Dyrektor Z22, która no, zapytała co robić w sprawie takiej, że miała problem, nie dość, że były jakieś konfliktowe sytuacje z inspektorem ZO, to jeszcze przebiegała sprawę i stwierdziła, że przeznaczenie na remont okien w sytuacji, kiedy te okna w większości przypadków znajdują się na dole, czyli tam, gdzie ma funkcjonować przedszkole, mija się z celem, więc dzisiaj wpłynęło pismo właśnie zaproponowane na zmianę przeznaczenie na zmianę składki drzwiowej, która powinna być też wymieniona, a 15 tysięcy złotych na pewno nie wystarczy jej na wymianę wypłacić na wyższym sytuacja. Dziękuję serdecznie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem proszę Państwa,
poprawkę, Panie Przewodniczący, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 15. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Nie widzę również chętnych do zabrania głosu, zatem poddam pod głosowanie ten projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z Panów radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie rękę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła stosowną uchwałę.